Dzień dobry, nazywam się Dariusz Kujawski i jestem doradcą podatkowym. Dziś opowiem Państwu o wakacjach składkowych ZUS, na czym one polegają, kto może z nich skorzystać oraz jakie informacje należy podać we wniosku do ZUS. Przepisy w tym zakresie obowiązują od 1 listopada tego roku i umożliwiają zwolnienie przedsiębiorcy z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za jeden dowolnie wybrany miesiąc w roku kalendarzowym. Z ulgi tej mogą skorzystać po spełnieniu określonych warunków przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową pozarolniczą działalność gospodarczą oraz wspólnicy spółek cywilnych, i to niezależnie od formy opodatkowania podatkiem dochodowym. Z wakacji składkowych nie skorzystają natomiast osoby prowadzące działalność nierejestrowaną oraz korzystające z ulgi na start, a także twórcy i artyści, wspólnicy jednoosobowych spółek. Z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółek komandytowych, jawnych i partnerskich. Wakacje składkowe polegają na zwolnieniu z opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorcy czyli na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe, oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy. Zwolnienie dotyczy także dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Jeżeli przedsiębiorca podlegał temu ubezpieczeniu w miesiącu złożenia wniosku oraz w miesiącu poprzednim. Ulga dotyczy przedsiębiorców opłacających tzw. Pełen ZUS, jak i korzystających z preferencyjnej podstawy wymiaru składek oraz z Małego ZUS. Składki za miesiąc kalendarzowy objęty zwolnieniem są finansowane z budżetu państwa według najniższej podstawy, a samo zwolnienie nie ma wpływu na uprawnienie do korzystania ze świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Jednocześnie kwota niezapłaconych składek jest zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym, ale też nie będzie można ująć jej odpowiednio jako koszt uzyskania przychodu lub też odliczyć od dochodu, a w przypadku ryczałtu od przychodu. Należy także pamiętać, że wakacje składkowe nie obejmują składki zdrowotnej przedsiębiorcy. Oraz składek dotyczących pracowników i zleceniobiorców. Te składki muszą być opłacone przez przedsiębiorcę. Wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie w formie elektronicznej w miesiącu poprzedzającym miesiąc kalendarzowy, który ma być objęty zwolnieniem, co oznacza, że aby uzyskać zwolnienie za grudzień tego roku, wniosek musi być złożony w listopadzie. Natomiast aby uzyskać zwolnienie za styczeń 2025 roku, wniosek musi być złożony w grudniu bieżącego roku. Należy przy tym pamiętać, że wspólnik spółki cywilnej powinien złożyć wniosek w systemie EZUS na swoim koncie, a nie na koncie spółki. A jakie warunki muszą być spełnione, aby móc skorzystać z wakacji składkowych? Po pierwsze, Przedsiębiorca w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi podlegać dobrowolnie lub obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej. Czyli przykładowo z wakacji składkowych za grudzień 2024 roku nie może skorzystać przedsiębiorca, który złoży wniosek w listopadzie tego roku w sytuacji, gdy w październiku korzystał jeszcze z ulgi na start, płacąc jedynie składkę zdrowotną. Po drugie, w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, przedsiębiorca nie zgłosił do ubezpieczeń emerytalnego, rentowego i wypadkowego lub ubezpieczenia zdrowotnego więcej niż dziesięciu ubezpieczonych, przy czym do tej liczby wliczamy także samego przedsiębiorcę. Następny warunek dotyczy wielkości osiąganych przychodów. Aby móc skorzystać z wakacji składkowych, przedsiębiorca co najmniej w jednym roku z dwóch ostatnich lat kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku powinien osiągnąć roczny przychód z działalności gospodarczej nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub też nie osiągnął żadnego przychodu z działalności gospodarczej w ostatnich dwóch latach kalendarzowych. Poprzedzających rok złożenia wniosku. Do przeliczenia kwoty w euro stosujemy średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok złożenia wniosku. Na przykład, jeżeli przedsiębiorca złoży teraz, w listopadzie, wniosek o zwolnienie z opłacenia składek za grudzień tego roku, to w roku 2022 i w roku 2023 nie powinien osiągnąć żadnego przychodu z działalności gospodarczej, lub też przynajmniej w jednym z tych lat nie powinien osiągnąć przychodu w kwocie wyższej niż 7 870 000 zł. Kolejny warunek. Przedsiębiorca, aby móc skorzystać z wakacji składkowych, nie może w roku kalendarzowym poprzedzającym rok złożenia wniosku oraz w roku złożenia wniosku, ale do dnia jego złożenia, Wykonywać działalności na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego w roku kalendarzowym rozpoczęcia działalności lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Warunek ten omówię na przykładach. Załóżmy, że przedsiębiorca założył działalność gospodarczą w 2010 roku i złoży teraz, w listopadzie, wniosek o zwolnienie z opłacenia składek za grudzień tego roku. Jeżeli w 2009 i w 2010 roku w ogóle nie pracował na podstawie stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy może skorzystać z wakacji składkowych. Jeżeli natomiast ten przedsiębiorca w 2009 i w 2010 roku pracował na podstawie stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy u pracodawcy X, ale w 2000, w 2023 i 2024 roku, do dnia złożenia wniosku, nie wykonywał działalności na rzecz byłego pracodawcy X, również może skorzystać z wakacji składkowych. Może on także skorzystać z ulgi w tej sytuacji, gdyby wykonywał działalność na rzecz byłego pracodawcy X w 2023 i 2024 roku, jednakże zakres tej działalności byłby inny niż praca wykonywana na rzecz pracodawcy X. W latach 2009-2010. Jednakże, gdyby ten przedsiębiorca wykonywał na rzecz byłego pracodawcy X w 2009 i w 2010 roku czynności, które wchodzą w zakres działalności wykonywanej na jego rzecz w 2023 i 2024 roku, to w takiej sytuacji nie ma prawa do skorzystania z wakacji składkowych. Zwolnienie z opłacenia składek stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w przepisach prawa Unii Europejskiej. Zwolniony z ich opłacenia może być zatem przedsiębiorca, który dysponuje limitem pomocy de minimis. Limit ten wynosi 300 tys. euro w okresie 3 lat. We wniosku do ZUS na formularzu RWS należy podać dane przedsiębiorcy wskazać miesiąc wnioskowanego zwolnienia oraz trzeba oświadczyć, że na dzień złożenia wniosku przedsiębiorca spełnia wcześniej wskazane przeze mnie warunki dotyczące przychodów i niewykonywania działalności w określonym zakresie na rzecz byłego pracodawcy. We wniosku trzeba także złożyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w okresie trzech lat poprzedzających dzień złożenia wniosku albo o nieotrzymaniu takiej pomocy lub też można załączyć zaświadczenie o pomocy de minimis, jaką przedsiębiorca otrzymał w tym okresie. Przedmiotowe oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wartość uzyskanej pomocy można sprawdzić na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. We wniosku należy również podać informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis. Czyli między innymi wskazać wielkość przedsiębiorstwa, PKD, określić ewentualne powiązania z innymi podmiotami, a także podać informacje o sposobie powstania podmiotu. A co zrobi ZUS po otrzymaniu takiego wniosku? Wszystko odbywa się w systemie eZUS. Jeśli wniosek jest prawidłowy, a przedsiębiorca spełnia warunki do uzyskania zwolnienia, ZUS poinformuje o przyznaniu zwolnienia. W przeciwnym razie ZUS decyzją odmówi zwolnienia lub uwzględni wniosek tylko w części. Od tej decyzji przysługuje oczywiście odwołanie do sądu. Należy pamiętać, że wakacje składkowe nie zwalniają z obowiązku złożenia deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów za miesiąc korzystania ze zwolnienia, a samo zwolnienie trzeba odpowiednio wykazać w raporcie RCA dotyczącym przedsiębiorcy. Wakacje składkowe to na pewno dodatkowa praca dla księgowych lub dla przedsiębiorców, jeżeli zdecydują się na złożenie wniosku samodzielnie, ale także i dla pracowników ZUS. I chyba nie tego oczekiwali przedsiębiorcy, jeśli chodzi o obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza że ulga ta nie dotyczy tak bolesnej dla nich składki zdrowotnej. Należy jednak mieć nadzieję, że przynajmniej niektórym przedsiębiorcom Zwolnienie to pozwoli na złapanie finansowego oddechu. Na dziś to wszystko. Zapraszam do komentowania filmu oraz subskrybowania naszego kanału. Będę wdzięczny również za udostępnienie filmu i polecanie naszego kanału innym osobom. Pamiętajcie też, że treść tego filmu znajduje się również na naszej stronie internetowej. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.